Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam Państwa w IPN-ie na dyskusji na temat bardzo ciekawej książki. Książki autorstwa pana Jakuba Szumskiego poświęconej losom prominentów epoki gierkowskiej po sierpniu 80 roku. Uczestnikami dyskusji będą pan profesor Jerzy Eisler oraz pan doktor Paweł Sasanka. Ja się nazywam Piotr Kwieciński, będę miał przyjemność poprowadzić tę dyskusję, tę rozmowę. I w tym momencie pozwolę sobie usiąść. I moje pierwsze pytanie jest pytaniem typu rutynowego, które z reguły zadaje się autorowi książki, tym niemniej ja je zadam, może w nieco innej wersji. Mianowicie, no z reguły pytanie to brzmi w ten sposób, dlaczego zdecydował się pan napisać tę książkę? Ja zadam to pytanie w ten sposób, czy oprócz oczywistego faktu, że jest to temat, był to temat dziewiczy i przez nikogo do tej pory nie ruszony. Czy jakieś szczególne jakieś przyczyny ta pana decyzja miała, którymi zechciałby się pan podzielić? Dobry wieczór. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania Instytutowi Pamięci Narodowej. Pomysł, książka powstała na bazie mojej pracy magisterskiej, którą ja przygotowałem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł na książkę powstał jeszcze wcześniej, kiedy podczas studiów, moich studiów na Uniwersytecie Warszawskim zainteresowałem się tematyką Trybunału Stanu i tego, że w PRL, pod koniec PRL w roku 83 funkcjonował w Polsce Trybunał Stanu i sądzeni przed tym Trybunałem Stanu byli ministrowie rządu Piotra Jaroszewicza. Bardzo mnie to zdziwiło. Nie znalazłem bardzo wiele informacji na ten temat w literaturze. To był jakiś fakt, którego nie mogłem sobie wytłumaczyć. I od tego fenomenu, od tego problemu doszedłem do tej informacji, że również w stanie wojennym internowani byli prominenci ekipy Gierka. Również bardzo mnie to zainteresowało. Nie mogłem tego uporządkować sobie w jakichś takich bardziej tradycyjnych sposobach opowiadania o historii Polski, o historii lat 80. i zacząłem drążyć ten temat, zacząłem się tym interesować i okazało się, że to nie było coś, co zdarzyło się zupełnie bez przyczyny, zupełnie bez jakiegoś podłoża, ale że stała za tym duża problematyka, która nie była opisana, czyli najpierw ujawnienie, a potem próba poradzenia sobie, próba rozliczeń, próba prawnej czy społecznej oceny rządów gierkowskich i to przede wszystkim w ich personalnym wymiarze, czyli nadużywania stanowisk przez ekipę Gierka. Kiedy się na to zastanawiałem, wydawało mi się, że to jest jakiś ciekawy element, jakiś nieobecny element w całej historii społecznej lat 80., szczególnie Solidarności, tego, że kiedy patrzymy na protest sierpniowy, kiedy patrzymy na całą rewolucję Solidarności, na zarzuty i na żądania, które są wtedy wysuwane, to kiedy analizujemy je na podstawie źródeł, na podstawie tego, co rzeczywiście wtedy było mówione i pisane, to wyłania się nam obraz dużo bardziej skomplikowany, niż możemy to dzisiaj przeczytać w podręcznikach historycznych. Czyli można powiedzieć, było mniej polityki, mniej ideologii, mniej konkretnych jakichś programowych postulatów, a więcej emocji, złości, niezadowolenia z tego, jak władzę ekipa Gierka sprawowała. I to mnie chyba najbardziej w tym zainteresowało, czyli ta nieznana, nieopisana jeszcze historia zarzutów, emocji, niezadowolenia społecznego w latach 80. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powiedział pan w tym krótkim wyjaśnieniu, powiedział pan o dwóch rzeczach, które mnie zaciekawiły. Są dwa wątki. Jeden wątek to są emocje, a drugi wątek to jest za chwilę. Pozostając przy tych emocjach. Ja miałem w roku 80 17 lat i
pamiętam te nastroje, pamiętam rozmaite pogłoski, które wtedy kursowały. Na przykład jedna pogłoska była taka, która częściowo znalazła się w jednym z materiałów, które pan tam reprodukuje, to jest taka jakoby taki jacht, a właściwie to taki mały taki statek żaglowy cały, to więcej niż jacht, Pogoria, miał być własnością formalną czy nieformalną szefa radiokomitetu, czyli Macieja Szczepańskiego. W dodatku, to było w tym, tak to było sformułowane w tym materiale, w pogłosce, którą pamiętam, wtedy dotarła do mojego domu rodzinnego, jako powtarzana jako pewność, to była taka, że rozpasanie Szczepańskiego poszło do tego stopnia, że na tym jachcie, na tej Pogorii była stajnia dla jego wierzchowca. Pogoria była wyposażona w specjalną taką rampę opuszczaną, że jak on przybijał gdzieś tam do wyspy, to żeby ją opuszczano i żeby on sobie mógł już z tego, na tym koniu z tejże Pogorii zjechać, żeby tam sobie dalej kłusować. To mi się przypomniało, kiedy czytałem o rozmaitych pogłoskach, które były rejestrowane wtedy, które były po prostu no całkowicie nieprawdopodobne, typu, że Mieczysław Rakowski był właścicielem wtedy w 80 roku, właścicielem Stoczni Gdańskiej, właścicielem w 80 roku, czy że generał Jaruzelski był zaangażowany w przemyt złota, czy coś takiego. Moje pytanie jest, to jest pytanie do pana, ale jeżeli panowie będą chcieli uzupełnić, to ja bardzo proszę. To jest takie, pana zdaniem, skąd się brała to takie nieprawdopodobieństwo no, bardzo wielu z tych rzeczy, które wtedy kursowały jako pewniki bądź prawie pewniki? No myślę, tutaj może nam pomóc literatura, ale też jakieś nasze intuicje a propos w ogóle sytuacji takich rewolucyjnych, sytuacji nadzwyczajnych, sytuacji wyjątkowych. Tutaj badacze rewolucji francuskiej wskazywali też na występowanie tego typu pogłosek. Pamiętajmy, że większość z tych pogłosek nie jest, one są nieprawdopodobne, ale one są zbudowane z fragmentów, które są częściowo prawdziwe, to jest ważne. One nie są wzięte zupełnie z sufitu, nie są wzięte zupełnie z niczego. Szef telewizji w latach 70., prezes Komitetu do Spraw Radiotelewizji Maciej Szczepański, rzeczywiście korzystał z jachtu, który istniał, czy z żaglowca, który rzeczywiście istniał, nazywał się Pogoria. On był własnością telewizji polskiej, czy Komitetu do Spraw Radia Telewizji. Oczywiście szczegóły, które tutaj ulica dodała do tych pogłosek, są nieprawdziwe, ale zaczyna się wszystko od pewnych faktów, którym nie da się zaprzeczyć. One docierają i chcąc jakby zrozumieć sytuację, czyli upadek rządów Gierka, czyli wielkie zadłużenie, czyli to, że nagle w mediach pojawiają się informacje na ten temat. Żeby zrozumieć tą skomplikowaną, tą niecodzienną sytuację, ludzie w naturalny sposób do tych faktów dopisywali fragmenty, które nie były prawdziwe, ale które pasowały jakoś do ogólnego stereotypu, do ogólnego obrazu tych ludzi władzy. Więc ja bym to tłumaczył w ten sposób, że to pogłoski są po prostu bazowane na prawdziwych wydarzeniach, na rzeczach, które rzeczywiście miały miejsce, z tym dodatkiem, który negatywnie, moralnie konotuje te postaci, na przykład Szczepańskiego. Ja tylko bym dodał jedną rzecz, że tak jak tutaj Piotr odwołał się do własnej pamięci 17-latka, to ja się odwołam do własnej pamięci 16-latka, do innej sprawy, znacznie poważniejszej, dzisiaj dużo lepiej znanej, a wtedy w ogóle nieznanej. Myślę o samospaleniu się na dożynkach Ryszarda Siwca. Otóż ja wtedy, licealista, uczeń drugiej klasy, słyszałem dwie wersje, że facet był na stadionie, palił papierosa, pił wódkę, a ponieważ był w płaszczu ortalionowym, to się zapalił. To była jedna wersja. A druga, nawet, jak to powtórzę państwu dokładnie, tu jest nawet błąd gramatyczny, że jakiś gość na dożynkach podpalił się w proteście przeciwko Gomułce. To jest bez sensu, w proteście przeciwko polityce
Gomułki, czy działalności Gomułki, czy stosunkowi Gomułki wobec Czechosłowacji. Wówczas byłoby to przynajmniej gramatycznie poprawne. Ale opowiadam to dlatego, że to jest takie moim zdaniem fajne uzupełnienie tego, co powiedziałeś, że pamiętamy tak bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, jak usłyszeliśmy. Jest argument, zabawa w głuchy telefon, każdy słyszy coraz bardziej zdeformowany, ale pewne rzeczy, które nas naprawdę szokują. Mnie szokowała opowieść o człowieku, który się podpalił na stadionie dziesięciolecia w czasie dożynek. Ciebie szokowała opowieść o jachcie z zejściem dla koni, z cudami jakimiś takimi. To takie opowieści, jak mi się wydaje, zwykle pamiętamy w takiej wersji integralne, jak usłyszeliśmy, włącznie z tym gramatycznym błędem w wypadku mojej pamięci o motywacji Władysława Gomułki. I jeszcze jedna uwaga szersza. Wydaje mi się, że nie tylko w polskim społeczeństwie, że to jest rzecz wykraczająca poza kontynenty, ustroje. Jest bardzo duża liczba ludzi, którzy chętnie wierzą w różne teorie spiskowe, w różne bzdury, w różne zaprzeczenia faktom. Jeden przykład. Dlaczego tak wielu obywateli Stanów Zjednoczonych wierzy, że Neil Armstrong nigdy nie był na Księżycu, ba, że amerykańscy astronauci w ogóle tam nie wylądowali? A przecież to potwierdzają wszystkie kolejne sondaże, tego typu analizy. No to się wydaje aberracyjne. Nieźle wykształcone społeczeństwo. Nie idealizujmy Amerykanów, ale nie mówimy o górnej Wolcie czy o Czadzie, tylko mówimy jednak o wysoko rozwiniętym, a więc spora część społeczeństwa wykształconego lub bardzo dobrze wykształconego. I wierzy w takie, za przeproszeniem, dyrdymały, takie głupoty, no to jest jakaś rzecz do zastanowienia się. U nas jest podobnie. Można się zrzymać, że PRL była zła, niedobra i tak dalej. Była. Ale prawda jest też taka, że niestety szkolnictwo w PRL, tu wygłoszę pochwałę realnego socjalizmu, było na wyższym poziomie niż jest dzisiaj. Tak jak nie odkryję Ameryki, mówiąc, że szkolnictwo przed II wojną światową w Polsce było na wyższym poziomie niż w PRL. I mimo to, że jesteśmy społeczeństwem znowu bez idealizacji, bez głupot, nieźle wykształconym, bardzo wielu ludzi, bardzo wielu z nas daje posłuch takim fantastycznym historiom. Gdyby ktoś dzisiaj zaczął opowiadać, że ten czy ów polityk PiSu czy Platformy ma własnego jumbo jeta, podejrzewam, że niemała część społeczeństwa łyknęłaby to jak pigułkę, jako coś zupełnie naturalnego i zaczęła się zastanawiać, jak on go kupił i za ile i od kogo. No tak, tylko teraz żyjemy w społeczeństwie, w systemie, w którym generalnie posiadanie prywatnych jumbo jetów, może nie przez polityków PiSu czy Platformy, ale w ogóle jako takie jest czymś nieprzeciętnym, ale no normalnym. Tak, właśnie, a panie doktorze, jak wtedy można uzasadnić to, że rozumiem, jacyś ludzie wierzyli wtedy, w 80 roku, w sercu realnego socjalizmu, że cytuję, że Mieczysław Rakowski jest prywatnym właścicielem Stoczni Gdańskiej. Znaczy ja myślę, że pan Jakub ma dużo racji mówiąc o tym, że to, że tych plotek wówczas, pogłosek pojawiło się aż tyle i tak nieprawdopodobnych, było rzeczywiście składową sytuacji rewolucyjnej narastającej w ciągu kilku lat. Tylko, że ja nie myślę i chciałem powiedzieć nie tylko o tych faktach, o tej cząsteczkach rzeczywistości, na której się to opierało, o której wspomniał pan Jakub, czyli no, o tym, że istniał rzeczywiście jacht Pogoria należący do Telewizji Polskiej, z którego Maciej Szczepański mógł swobodnie dysponować, ale z tego, że Polacy jako społeczeństwo generalnie mieli w latach 70. dużą czy narastającą świadomość rosnących nierówności społecznych i systemu i tego, że rządzący stworzyli cały system, który stworzył z nich de facto władców Polski Ludowej w skali
No, czy to było coś nowego, tak, w historii PRL-u. Bolesław Bierut nie musiał, wszystko należało do niego w rzeczywistości, chociaż formalnie nie dysponował żadnym majątkiem, jego dzieci nie odziedziczyły żadnego majątku. Władysław Gomułka również teoretycznie mógł dysponować, powiedziałbym, mógł dysponować majątkiem według swego uznania, chociaż formalnie nie należało do niego nic. Natomiast w latach 70. podjęto szereg działań, żeby ułatwić czy umożliwić bogacenie się i dorabianie się ludzi władzy na różnych szczeblach. Pan Jakub świetnie to opisuje w pierwszej części, w pierwszym rozdziale swojej książki. Łącznie z próbą takiego formalnego wręcz wyznaczenia pozycji rządzących, to nazwano, jeśli dobrze pamiętam, dekretem dynastycznym. Więc te pogłoski miały swoje realne oparcie i to właśnie nie odnoszące się tylko do takich prostych faktów, tylko właśnie do całego systemu, który stworzyli rządzący. Przy czym zasługą tej pracy, i pan Jakub nie uległ tutaj pokusie, która przed nim stała, żeby nie próbować ustalić, tak, jak często Stanisława Gierek latała do Paryża i czy rzeczywiście latała do Paryża do kosmetyczki, jak głosiła również jedna z... Układać sobie koafiurę. Tak, układać sobie koafiurę, bo słusznie zauważył, że wszystkie dokumenty, które były tworzone później, że tak naprawdę... Bardzo często ciężko jest rozróżnić to, co było rzeczywistością, którą opisuje tutaj i tworzy rzeczywiście to świetny obraz tego bogacenia się czy dorabiania się tego aparatu władzy, a co było stworzone już w latach, właśnie po 80 roku, po to, żeby szukać haków i żeby rozliczyć się z członkami ekipy. Więc myślę, że tyle. Jeszcze chciałbym coś dodać do tego. Wydaje mi się, że to jest dosyć ważne, że w wielu tych pogłoskach pojawia się właśnie problem własności prywatnej i jakby pojawiania się elementów kapitalistycznych w socjalizmie. Bo cóż, obietnicą systemu byłby fakt, że nie będzie wielkiej własności prywatnej, nie będzie środków produkcji na własność, nie będzie właścicieli fabryk, którzy będą mogli dowolnie zwalniać ludzi, zatrudniać, ale poprzez to zapanuje przynajmniej częściowo równość. Mniej więcej każdy będzie miał podobne możliwości, stan majątkowy, majątek nie będzie decydował o różnicowaniu społecznym. I to, co ludzie obserwowali w latach 70., szczególnie w drugiej połowie lat 70., o czym pan doktor już wspomniał, przyczyło obietnicom systemu. I wydaje się, że tutaj solidarność może być i ten wybuch pogłosek, wybuch plotek, ale też wybuch żądań wobec władzy może być takim właśnie ze strony społecznej przypomnieniem władzy o tych obietnicach. I tutaj pan redaktor bardzo tutaj trafnie wskazał, że rzeczywiście największym jakimś memento w tym systemie socjalistycznym było właśnie pojawienie się wielkiej własności prywatnej, to jeszcze po stronie tych, którzy swoją władzę legitymizują na zasadach czy na podstawie ideałów równościowych. Oprócz tego rodzaju pogłosek to były jeszcze inne, mianowicie na przykład na tej Pogorii Szczepański miał tylko z tym koniem pływać, ale również z kilkoma zaangażowanymi specjalnie w celu dostarczania mu uciech natury erotycznej, tak zwanymi hostessami, które miały być murzynkami. Ci z Państwa, którzy pamiętają Polskę roku 80, to zdają sobie sprawę, jak to brzmiało w tym momencie, że jeszcze murzynki, prawda? Ale wracając do spraw poważniejszych, pan powiedział również o wątku internowania prominentów w stanie wojennym. I przyznam, że dla mnie to jest też nie do końca jasne, nawet po lekturze książki. To znaczy, jakie decyzje, jakie tutaj przyczyny były tej decyzji? Była oczywiście ta podstawowa, to znaczy propagandowa, żeby pokazać społeczeństwu, że nie ma powrotu do stanu sprzed sierpnia. Ale czy były również elementy jakieś inne, na przykład niechęci osobistej, zemsty osobistej w ramach kierownictwa PZPR-u, a może na przykład jeszcze się tych ludzi bano jako zagrożenia politycznego? Myślę, że były trzy takie największe powody internowania prominentów w stanie wojennym.
przypomnijmy, to było 36 osób ostatecznie, 11 osób, które można uznać za taką absolutną czołówkę członków biura politycznego, sekretarzy KC, to są postaci takie jak Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, Tadeusz Wrzaszczyk, Zdzisław Grudzień, to są te najważniejsze, ta absolutna czołówka, a oprócz tego internowano ponad 20 osób z partii pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich, wojewodów, członków komitetów wojewódzkich czy sekretarzy komitetów wojewódzkich, ludzi, którzy dla ogólnopolskiej opinii publicznej ich nazwiska niewiele znaczyły. To były ewidentnie sprawy lokalne. Więc pierwszą przyczyną było, tak jak pan redaktor wspomniał, takie działanie propagandowe, socjotechniczne, czyli niejako zrekompensowanie internowania opozycjonistów, które oczywiście dotknęło małą część społeczeństwa, bo to... Że zwróćmy uwagę tutaj na pewien paradoks, to znaczy o ile opozycjonistów internowano zgodnie z tą zasadą, dla której miano internować, to znaczy miała to być zatrzymanie prewencyjne, żeby czegoś nie zrobili. O tyle i taka instytucja internowania na tym miała polegać. No, w wypadku byłych prominentów, tam Grudniów, Gierków i tak dalej, no tego rodzaju motywacja wydaje się być zupełnie absurdalna, prawda? To było tylko oportunistyczne wykorzystanie tej możliwości prawnej, czyli po prostu możliwości zamknięcia właściwie każdego obywatela bez wyroku sądowego, totalnie, tylko i wyłącznie poprzez decyzję komendanta wojewódzkiego milicji, który uznając właściwie jednoosobowo, że jakaś osoba może w przyszłości spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, mogła takiego człowieka przymknąć. Więc to była tylko i wyłącznie oportunistyczne wykorzystanie tej możliwości prawnej. Więc pierwszy powód to jest ten propagandowy. Drugi powód, powiedziałbym, to jest nacisk ze strony komitetów lokalnych, komitetów partyjnych. Tutaj w niektórych województwach były bardzo mocne konflikty pomiędzy ludźmi, którzy sprawowali władzę w wojewódzkich organach PZPR przez właściwie całą dekadę gierkowską, czasami nawet dłużej. Takim przykładem tutaj może być pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Poznaniu Majchrzak, który po prostu był tak skonfliktowany ze swoim lokalnym środowiskiem, że oni, że członkowie partii w tym województwie już od właściwie sierpnia, września 80 roku wysyłali do Warszawy różnego rodzaju informacje, donosy, organizowali na swoim terenie działania, które w końcu doprowadziły do jego internowania. Pewnie ci działacze na miejscu nie zdawali sobie sprawy, że oni w ten sposób doprowadzą do jego zatrzymania, ale był ten nacisk, ta chęć wzięcia spraw w swoje ręce, ukarania takiego prominenta na poziomie lokalnym. A trzeci element, bym powiedział, to jest przejęcie coraz większej odpowiedzialności, coraz większej władzy w państwie po 13 grudnia przez wojsko i policję. Edward Gierek i jego ekipa miała tutaj najsłabsze zakorzenienie, mieli jakby najmniej sojuszników w resortach siłowych, w wojsku, w SB. I tutaj po prostu ten aparat wykonawczy, czyli kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biuro Ochrony Rządu, SB, ci wpływowi członkowie biura politycznego, tacy jak Mirosław Milewski czy sam generał Jaruzelski oczywiście, oni tutaj nie mieli żadnych oporów, żeby tego zatrzymania dokonać. Tak, ale właśnie... Czytając rozdział właśnie dotyczący internowania prominentów, miałem takie nieodparte wrażenie, że zamykając ich, często generalny pomysł był taki, że najpierw ich zamknijmy, a dopiero potem zobaczymy, w jaki sposób będziemy mogli to wykorzystać. No to świadczy choćby i o tym, że cała akcja, mam wrażenie, była przygotowywana ad hoc, biorąc pod uwagę, że ich ostateczne listy, zamknięcie list internowanych nastąpiło albo 12, albo 13 grudnia, więc w sumie w ostatniej, do ostatniej chwili te listy były zmienione. I też sam fakt, że no internowani byli
z tej grupy byli internowani jednak, mam wrażenie, no jednak wyraźnie, może nie wyraźnie, ale lepiej od szerszego grona internowanych. Jest taka historia, którą przytacza pan Jakub, która no, rozbawiła mnie. Jednego z grupy z tej prominentów, który gdy zapukano do niego o godzinie pierwszej lub drugiej w nocy, odpowiedział, że on ma taką zasadę, że nie otwiera nikomu drzwi między 22 a 6 rano. I teraz jest cisza nocna. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że ci zomowcy czekali punktualnie do godziny 6. No, w innych sytuacjach, jak wiadomo, posługiwali się łomem, otwierając sobie drzwi, a tu punktualnie czekali do godziny 6, o której drzwi zostały otwarte, pan wyszedł, udał się w miejsce internowania, co jednak pokazuje no, jednak tą pewną odmienność ich traktowania. Ale jeszcze odnosząc się do tego, o czym mówił pan Jakub, tego oddolnego ciśnienia, myślę, że to może trochę zboczę z tematu, ale podzielę się taką swoją generalną refleksją po przeczytaniu tej książki. Ona pokazuje, no jest to coś, co jest jednocześnie największą zaletą, ale sprawia, że ona nie jest łatwa w odbiorze, bo pokazuje, jak złożony był to proces i tak naprawdę jak był wypadkową wielu czynników, no nad którymi tak naprawdę żadna ze stron nie miała ostatecznej kontroli. W czasie, kiedy pierwszym sekretarzem był Stanisław Kania, który no, władze zamierzały generalnie prowadzić ten proces rozliczeń w sposób cywilizowany, a w zasadzie myślę, że nawiązywały do dotychczasowych tradycji, jakie były wcześniej, to znaczy, żeby no, rozliczyć się politycznie, plenum, usunąć kilku ludzi z Komitetu Centralnego, ale zapewnić im, ale maksymalnie tą dyskusję wyciszyć. I tak naprawdę centrum władzy widać wyraźnie, jak musi ustępować przed oddolną presją domagającą się w kolejnych falach, kolejnych etapów rozliczeń. I wreszcie centrum władzy po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy na czele PRL stoi już generał Jaruzelski, który no, jak gdyby ma nieco inny pomysł na to, to znaczy, żeby ich zamknąć, no, pomysł na uruchomienie Trybunału Stanu, a wszystko to dzieje się no, tak naprawdę na marginesie, może nie na marginesie, ale z boku no, wielkiego konfliktu między PZPR a Solidarnością. No i szczerze mówiąc, nie przypuszczam, żeby Kania miał bardzo dużo czasu na rozważania w sytuacji, która działa się po sierpniu 80 roku, na rozważania, co robić z Gierkiem no, w sytuacji, która się działa. Tylko, że podejmował te decyzje no, między kolejnymi decyzjami, no, które w sytuacji takiego kryzysu. I tak naprawdę pan Jakub opisał proces, w którym bardzo wiele rzeczy rzeczywiście zależało od emocji, także przypadku, poszczególnych wypowiedzi w czasie plenów czy w czasie nadzwyczajnego zjazdu PZPR. I myślę, że było to zadanie z jednej strony bardzo no, fascynujące tak, dla badacza, który mógł coś takiego pisać, ale i trudne. Już. Tylko jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie, bo pan doktor powiedział, że byli ci internowani prominenci byli traktowani lepiej, lepiej niż internowani z tego zasadniczej transzy, czyli ci Solidarnościowi. Ja się z tym zgadzam, ale powiedziałbym nie do końca. To znaczy, ja sobie przypominam, znowuż odwołam się do własnej pamięci. Jak umarł w internowaniu Grudzień, to dotarła do mnie wtedy, czy do mojej rodziny, taka pogłoska, że on umarł na skutek tego, że dostał tego zawału serca, a kierowca milicyjny czy wojskowy powiedział, że on je kolację, że on nie zostawi tej kolacji, że i w związku z tym leżał tam umierający Grudzień, aż tamten przy całkowitej bierności i zgodzie dowództwa jadł tę kolację i dopiero później i dlatego umarł. Jak się okazuje na podstawie książki, ja już wtedy uważałem tę pogłoskę za całkowicie nieprawdopodobną, niemożliwą. Natomiast, i oczywiście ona jest nieprawdziwa na podstawie tego, co napisał autor książki, ale zarazem opisu, kiedy wczytamy się w to, jak
odnosili się, przynajmniej w tym jednym ośrodku, do którym oni wylądowali, do tych prominentów, jak się odnosiła się do nich ta eskorta i ci strażnicy, to znaczy z demonstracyjną niechęcią na pograniczu nienawiści. Znaczy, powiedziałbym w ten sposób, ta historia o śmierci o tym, że takie były przyczyny i okoliczności śmierci Grudnia jest, zdaje się, nieprawdziwa, ale chyba swobodnie mogła być prawdziwa. To się zgadza, że sam proces internowania wyglądał dosyć łagodniej niż w przypadku opozycjonistów, dlatego że samego internowania dokonywało Biuro Ochrony Rządu. Zawsze na miejscu był jeden oficer z Biura Ochrony Rządu, zazwyczaj jakiś oficer Służby Bezpieczeństwa i ewentualnie zomowiec albo szeregowy milicjant. W ośrodku internowania w Głębokiem, w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim, gdzie ci prominenci gierkowcy spędzili najwięcej czasu, zmieniały się załogi. Ten pierwszy okres to jest czas, kiedy tam stacjonowali po prostu zwyczajni milicjanci z tego województwa koszalińskiego. I rzeczywiście jest wiele relacji, które wskazuje na to, że w pierwszym okresie kierownictwo MSW czy kierownictwo Biura Ochrony Rządu niewystarczającym stopniu objęło nadzorem ten ośrodek. I tam rzeczywiście dochodziło do po prostu do lekceważenia i niedostatecznie poważnego traktowania swoich obowiązków przez tych milicjantów. Jeżeli chodzi o sprawę Zbigniewa Grudnia, ja bym powiedział, że ta plotka może być też prawdziwa. Ja odtwarzałem to wydarzenie na podstawie oficjalnych dokumentów, co dokładnie się działo podczas tego transportu, bo Zdzisław Grudzień zmarł już w szpitalu. Wydaje mi się, że nie pamiętam w jakiej miejscowości, teraz przepraszam, ale jak dokładnie wyglądał ten transport z ośrodka internowania do szpitala, to nie wiemy. Z tych dokumentów oficjalnych, którymi ja dysponowałem, dokumentów MSW się nie dowiemy oczywiście, więc ta pogłoska równie dobrze może być prawdziwa. Czas się nie zgadza, to znaczy tam jest, wynikałoby, jeżeli czas tam jest podany w tych dokumentach prawdziwie, to by wynikało, że tutaj nie było czasu na to, żeby kierowca kończył kolację. Ale rzeczywiście, oczywiście pewnie tego nie ustalimy. Panie profesorze? Ja chciałbym powiedzieć coś miłego autorowi, ponieważ dobrym obyczajem tego typu spotkań jest także kadzenie bohaterowi wieczoru, a w tym wypadku jest to jak najbardziej zasłużone. Otóż ja przeczytałem pierwszą wersję, taką najbardziej pierwszą, pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem profesora Marcina Zaręby. Potem miałem okazję czytać to po raz drugi, kiedy byłem członkiem jury nagrody imienia Władysława Pobóg-Malinowskiego. I wówczas miała miejsce, to jest najlepszy debiut, najlepszą pracę magisterską, najlepszą pracę doktorską z historii w danym roku przygotowaną. I wówczas miał miejsce taki moment dość ważny. Ja już nie pamiętam, która to była edycja, trzecia, czwarta, ale pamiętam, że po raz pierwszy jury przyznało pierwszą nagrodę w zakresie prac magisterskich. Przedtem przez kilka kolejnych lat nagrody pierwszej nie przyznawano, dopiero drugą, trzecią. Tutaj w wypadku Jakuba Szumskiego należy to podkreślić. W tym czasie ja już wiedziałem, że on jest daleko, daleko dalej, bardzo zaawansowanych w pracach nad tym, o czym dzisiaj rozmawiamy. Ta książka bardzo długo była szlifowana i nie miała zbyt łatwej drogi. I tym bardziej należy podkreślić, że jest to... To wygląda na wielkość nawet jak porządny doktorat, a nie praca magisterska. To jest rzeczywiście książka, zważywszy młody wiek autora, to, że urodził się po opisywanych przez siebie wydarzeniach, a tak trafnie odtworzył klimat, atmosferę, to o czym mówił Piotr Kwieciński, te takie nawet detale, didaskalia chciałoby się powiedzieć, dziesięciorzędne, ale świetnie oddające tamtą konkretną rzeczywistość początku lat 80., no to jest zasługa autora, wielka zasługa. To, że w stopniu, no mimo wszystko, jako historyk powiem z zazdrością,
niezbyt często widywaną w przypisach naukowych książek korzysta z literatury międzynarodowej, najróżniejszej. To nie jest tak, że to jest tylko o Polsce, tylko Polska, żadnych odniesień, podobieństw. Sami sobie, nie sami sobie, bo obok mieliśmy Związek Radziecki, który dla amerykańskich sowietologów był milion razy ciekawszy niż PRL. I o tym pisali, zresztą podobnie jak sowietolodzy zachodnio-niemieccy czy francuscy. I tutaj mamy to osadzone także, przynajmniej na poziomie przekładów z literatury rosyjskiej, poradzieckiej. Także rzeczywiście ten obraz Polski i tych rozpraw, tego rozliczania się z ekipą Gierka jest także konfrontowany z rozliczeniami w Chinach i w Związku Radzieckim po śmierci Breżniewa. I niestety tutaj trzeba powiedzieć, znaczy niestety dla autora, niestety dla tych dwóch państw, te rozliczenia wyglądały zupełnie inaczej. Mówimy przynajmniej o dziesiątkach wykonanych wyroków śmierci, gdzieś tam około połowy lat 80. Oburzamy się i słusznie Wawrzeckim w połowie lat 60. tym w aferze mięsnej powieszonym i słusznie, a tu mamy dziesiątki 20 lat później, więc jakby no, taka kompletna barbaria. I jeszcze jedna rzecz, która jest w tej książce moim zdaniem tak na marginesie świetnie ukazana. Jak tu siedzimy, każdy z nas w kuchni ma dobry peweks. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale dzisiaj nie możemy mieć innej herbaty niż Lipton czy odpowiedniki. Dzisiaj nikt nie kupi Ulung za żadne pieniądze, choćby płacił złotem, nie da rady. Wszyscy pijemy Neski i tym podobne kawy. No nie można kupić kawa marki kawa, bo czegoś takiego nie ma. Jeśli ktoś pali papierosy, to nie pali sportów, czy jakichś tam mazurów, czy innego czegoś takiego, tylko pali Marlboro, Kamele albo i tak dalej, i tak dalej. I tu mógłbym wszystko wymienić, z makaronami włącznie, z przyprawami. I tu wychodzi bieda tamtej Polski. A jak bieda, im większa bieda materialna, tym łatwiej korumpować. Gdyby dzisiaj Polka, nieważne, 18 czy 80-letnia, dostała w prezencie rajstopy, chyba by się musiała powstrzymać, żeby nie chlasnąć w pysk. A jakby dostała mydło albo dezodorant, to by się na pewno nie powstrzymała, tylko chlapnęłaby w pysk. A w PRL była szczęśliwa. Bez względu na wiek, na wykształcenie, była wręcz zachwycona, że dostała mydełko Palmolive albo Lux, jedną sztukę, że dostała rajstopy takie z kosza, co to złotówkę kosztują w hipermarketach, jeden rozmiar dla wszystkich, bo przecież nie mówimy o żadnych Diorach czy Chanelach, tylko o czymś takim. I proszę Państwa, ta bieda wyniza w tej książce i nagle okazuje się, że mieszkanie w Alei Przyjaciół to jest super luksus. Na wtedy tak. Na 45 rok to nawet nie super luksus, tylko kosmiczny luksus. Natomiast z naszej dzisiejszej perspektywy, i tu zakończę anegdotą, po kilkuletniej przerwie umawiałem się ze Stanisławem Kanią. Ja kiedyś u niego wcześniej w domu byłem, no ale on mi podawał swój adres i mówi tak, a to taki luksusowy dom. No luksusowy kiedyś, panie profesorze, bo teraz to naprawdę stoi luksusowy dom po drugiej stronie ulicy. A tam stoi jeden z takich typowych, klasycznych, budowanych dzisiaj apartamentowców. I ten zbudowany przez komitet, przez Urząd Rady Ministrów, dla sekretarzy KC, sąsiadem Kani był Barcikowski. Sami tacy przeciętni Polacy w tym domu mieszkają. To ten dom w latach 70. Z jakąś tam tym, jak to się nazywa, domofonem, z jakimiś tam zamknięciami musiał się jawić, no rzeczywiście jako rozpasanie nieprawdopodobne, wręcz perwersja. Dzisiaj wygląda
tak, no, że na nowych osiedlach w ogóle nie rzucałby się w oczy, a nawet na tych blokowiskach nie uchodziłby za najgorszy z najgorszych. Mnie zafrapowało jedno zdanie, jeszcze kończąc wątek internowania, w pańskiej książce, mianowicie kiedy pan opisuje te warunki, te, jak przewożono tych internowanych prominentów z tego pierwszego ośrodka podwarszawskiego do tego drugiego, pan napisał takie mniej więcej zdanie, że bardzo ciężkie dla nich było to, że właśnie wtedy zrozumieli, że nie są w centrum zainteresowania władz stanu wojennego. Czy z tego wynika, że oni od 13 grudnia przez te kilka dni uważali, że nie, stan wojenny jest skierowany przeciwko nim, że są bardzo ważnym podmiotem politycznym, że nie, Jaruzelski się ich boi? Tam panowało duży chaos, duże niezrozumienie, duży strach, niepewność, jaka będzie ta sytuacja. Wydaje mi się, że wszyscy oceniali, że stan wojenny jest słuszną decyzją. Wszyscy rozumowali, że stan wojenny musi zakończyć ten okres dwuwładzy, okres istnienia Solidarności, zakończenie kontrrewolucji. Większość z nich rozumowało w takich kategoriach, że stan wojenny był konieczny. Edward Gierek z Piotrem Jaroszewiczem w liście do generała Jaruzelskiego, który do niego wystosowali, w 100% poparli stan wojenny. Już jako ex-członkowie partii, bo oni zostali wykluczeni z partii w lipcu tego samego roku, wyrażali pełne poparcie i jakby zastanawiali się, w jaki sposób mogą pomóc. Aczkolwiek, jak rozumiem, tam kiedy był Gierek w szpitalu, to mówił tam personelowi szpitalnemu, że gdyby on został przy władzy, to stanu wojennego by nie było. Tak, bo tu oczywiście siebie widział, co jakby w czym było dużo prawdy, że on raczej występował jako zwolennik metod miękkich, jako zwolennik negocjacji, raczej takiego stylu kompromisowego, nie działań opartych na wojsku i policji. Wydaje mi się, że oni, wydawało im się przez pewien czas, przypadkiem przynajmniej na początku, że oni mogą jeszcze odegrać jakąś rolę właśnie łagodzenia nastrojów społecznych, rolę pośredników między społeczeństwem a władzą. Edward Gierek, są takie wypowiedzi, ale to są wypowiedzi czynione w latach 90., że może dla niego przewidziana byłaby rola jakiegoś wysłannika na zachód, do RFN albo do Francji, jako człowieka, który by pozwolił znów nawiązać stosunki z krajami zachodnimi, które zostały zerwane po 13 grudnia. I wydaje mi się, że tutaj widzieli swoją rolę na różne sposoby, ale właśnie tak jak pan wspomniał, to co podkreślam w książce, najgorszym była to odkrycie jakby, że ich rola została zakończona, że oni już nie mają żadnego znaczenia. Pamiętajmy, że to jednak minęło niecały ponad rok. Ci ludzie jeszcze niedawno, całkiem niedawno sprawowali najważniejsze funkcje w państwie i po tym półtora roku znaleźli się w ośrodku internowania, co musiało być szokiem. A jak do internowania szerzej, do rozliczania dawnych prominentów podchodzili partnerzy, najważniejsi partnerzy ówczesnych polskich władz, czyli myślę w tym momencie przede wszystkim oczywiście o tak zwanych radzieckich, a po drugie o NRD, a spytałbym jeszcze, sam pan mówił o Gierka kontaktach na Zachodzie, no na przykład kanclerz Helmut Schmidt z Niemiec Zachodnich. Wydaje mi się, że tutaj Polska i to, co się działo w PRL, było tylko i wyłącznie elementem większej polityki i strategii tych państw. Czyli każdy widział sytuację w Polsce z punktu widzenia swoich interesów i z punktu widzenia swojej strategii, szczególnie dotyczącej polityki détente w polityce międzynarodowej, tego, że ona poprzez stan wojenny i poprzez Solidarność się załamała. Czyli najmniej wiemy tutaj o Związku Radzieckim. Ja bym powiedział, że na podstawie tych materiałów i na podstawie literatury, do której dotarłem, tutaj wyłania się obraz bardzo niejednoznaczny, niejasny. Nie jestem w stanie powiedzieć,
czy oni wspierali te działania, czy oni występowali w obronie ekipy Gierkowskiej, raczej nie. Wydaje mi się, że tutaj Leonid Breżniew, który był chyba największym takim protektorem Gierka na Kremlu, reszta tego establishmentu radzieckiego raczej była przeciwna wspieraniu jego polityki, przeciwna roli Polski jak jakiegoś pośrednika między Wschodem a Zachodem, bardziej aktywnej roli Polski na arenie międzynarodowej czy większego liberalizmu w polityce wewnętrznej, więc tutaj trudno jest powiedzieć. Najwięcej wiemy o NRD. Tutaj musimy sobie powiedzieć, że to, co się dzieje z pierwszym sekretarzem partii komunistycznej w kraju bloku sowieckiego, miało reperkusje międzynarodowe, czyli możemy tutaj powiedzieć, że Polska wyznaczała tutaj pewne standardy, które były negatywnie oceniane w krajach bloku. Po 1956 roku z małymi wyjątkami, typu Czechosłowacja 68 i tak dalej, ale raczej utrzymał się taki standard, że przejścia czy wymiana pierwszego sekretarza dokonywała się w sposób pokojowy. Nie było procesów politycznych. Pierwszy sekretarz mógł spokojnie odejść na emeryturę, mógł dostać jakieś stanowisko, które było czymś w rodzaju synekury i tak stopniowo przejść na tą polityczną emeryturę. Tutaj sytuacja z Edwardem Gierkiem temu przeczyła. I największą aktywnością wykazał się tutaj Erich Honecker, który apelował wielokrotnie za pomocą i służb specjalnych NRD-owskich, i dyplomacji NRD-owskiej, próbował wpływać na generała Jaruzelskiego, aby zaprzestać rozliczeń z Edwardem Gierkiem, zaprzestać negatywnego oceniania epoki gierkowskiej, negatywnej publicystyki czy wszelkiej prawnej czy politycznej negatywnej oceny jego działalności. Jeżeli chodzi o kraje zachodnie, tych sojuszników Edwarda Gierka typu Helmuta Schmidta, tutaj mamy tylko pojedyncze wypowiedzi, które mówią o tym, że w poufnych rozmowach Helmut Schmidt na przykład wyrażał się, żeby łagodniej traktować Edwarda Gierka, ale tutaj nic pewnego nie możemy o tym powiedzieć. Helmut Schmidt raczej z satysfakcją przyjął wprowadzenie stanu wojennego, które w ten czy inny sposób kończyło niepewną sytuację w Polsce, sytuację, która była związana z istnieniem i funkcjonowaniem Solidarności. Następne pytanie nie jest pytaniem właściwie o treść książki, tylko jest pytaniem o pewnego rodzaju, historia alternatywna, w związku z tym nie wiem, może nietradycyjnie zaczniemy w tym momencie nie od autora książki, tylko od profesora Eislera. Zastanówmy się nad tym, co byłoby, gdyby Stanisław Kania na przykład zdecydował się jeszcze jesienią 80 roku na rozpoczęcie, aresztowanie w tym czasie właśnie Edwarda Gierka, Jaroszewicza, kilkunastu innych ludzi, że we wrześniu czy październiku 80 roku oni po prostu zostają zamknięci nie w żadnym internacie, tylko w więzieniu i rozpoczynają się ich procesy karne. Czy miałoby to jakiś wpływ na rozwój sytuacji politycznej w Polsce? To znaczy, czy na przykład wówczas tak widowiskowe i twarde zrealizowanie tych powszechnych wówczas postulatów rozliczeń, czy to, nie wiem, wpłynęłoby jakoś pozytywnie na sytuację polityczną partii komunistycznej, czy nie? Przede wszystkim wydaje mi się, że Kania i Jaruzelski, tutaj akurat różnicy nie ma, działali pod presją społeczną wewnątrz partii i poza partią, z jednej strony Solidarności, z drugiej strony tak zwanych dołów partyjnych, i robili tyle, ile musieli. Aresztowanie w październiku 80 roku, czy w listopadzie Gierka, Jaroszewicza, byłoby wyjściem daleko przekraczającym żądania mas, biorę to w cudzysłów. Te presje, ta presja była na usunięcie, rozliczenie, ale aresztować, zrobić proces, to się nie mieściło w głowie. Ja myślę, że cały problem, jak się myśli o historii alternatywnej w PRL, polega na tym, że
chcemy znaleźć lepsze scenariusze od tych, który się naprawdę zrealizował. Moim zdaniem uczciwa zabawa nakazuje pokazać też gorsze scenariusze, a o te bez trudu, jak wiemy, można sobie je wyobrazić. To jeszcze bardziej wychodzi przy roku 89. Należało poczekać 2-3 lata, władza by leżała na ulicy, żadnego tam kompromisu, żadnego okrągłego stołu, żadnych wyborów takich umówionych. Cała władza dla Solidarności możliwe, ale czy wykluczony wariant, nazwijmy go umownie, rumuńsko-jugosłowiańsko-ukraiński? Nie. Mało prawdopodobny. Więcej powiem, bardzo mało prawdopodobny, ale wykluczony? Nie. A wykluczony wariant, że PRL istnieje dalej, graniczy ze Związkiem Radzieckim, Czechosłowacją i NRD, jest w Układzie Warszawskim i w RWPG. Wykluczony? Nie. Prawdopodobny? Bardzo mało prawdopodobny, ale jeśli mamy się bawić, to trzeba i w ten sposób pokazywać te gorsze scenariusze, jakie mogłyby być, a nie tylko lepsze. Tutaj ja nie wiem, który byłby lepszy, czy uwięzić Gierka w październiku, czy stworzyć pozór, dobrze, nie pozór, uwięzić Gierka w grudniu 81 roku. Wydaje mi się, że to oczywiście jest efekt tego, że rozmawiamy o tej konkretnej książce, której pan Jakub poświęcił w sumie ładnych kilka lat. Ale jak się nad tym tak spokojnie zastanowić, to oczywiście poza tym aspektem sprawiedliwości społecznej, poza tym aspektem równości, poza tym bardzo ważnym, ja nie bagatelizuję tego, aspektem takiej no, ludzkiej przyzwoitości, złodziei trzeba ukarać. No jak nakradli się, jak są złodziejami, jak malwersacja, łapówkarstwo, to są przestępstwa, należy ich ukarać. To nie mówimy, bądźmy szczerzy, nie mówimy o najważniejszej wtedy kwestii. Nie to zostało w pamięci ludzi, tylko ten nieszczęsny ocet w pustych sklepach. W sytuacji, kiedy z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień to zaopatrzenie się pogarszało, było coraz mniej, ludziom się naprawdę żyło bardzo ciężko, to ja nie jestem pewien, czy tak wielu wtedy myślało o rozliczeniach. To troszkę jest tak, że czasem głośno krzycząca mniejszość stwarza wrażenie, że większość o niczym bardziej nie marzy niż o rozliczeniach. Czasem tak jest, ale daleko nie zawsze. I myślę, że warto o tym też pamiętać, mieć to z tyłu głowy. I nie to było największym problemem Polski w latach 80-81. Katastrofa ekonomiczna, katastrofa ekologiczna, dookoła przyjaciele przebierający nogami, Leonid Breżniew dogorywający na Kremlu. I można by tak jeszcze długo wymieniać. To były problemy. Wejdą, nie wejdą. Wszyscy, którzy pamiętają jesień 80 roku, rozumieją, co ja powiedziałem. Naprawdę nie pamiętam dyskusji, wsadzą do więzienia czy nie wsadzą. No nie przypominam sobie takiego klimatu rozmów z jesieni 80 roku. Tak, oczywiście, panie doktorze. Ja może nie posunę się tak daleko w spekulowaniu jak profesor, ale myślę bardzo podobnie, to znaczy uważam to za nieprawdopodobne także z tego powodu, że tego typu decyzja, tak jak wspomniał profesor, no wybiegałaby daleko poza to, o czym myśleli i no, tą presję, której ulegali czy Kania, czy Jaruzelski.
ale też stałaby wbrew całej dotychczasowej tradycji komunistów i przywódców, tego w jaki sposób ich traktowano. Co więcej, no, ustanawiałaby precedens, a pan Jakub dobrze opisuje to, że no właśnie i Kania, i Jaruzelski mieli również z tyłu głowy to, że sami stoją na czele, no, że ustanowienie precedensu może się kiedyś obrócić przeciwko nim. I to jest, no, ten element hamowania rozliczeń miał tutaj również ten dodatkowy kontekst, tak, że jeśli my nie rozliczymy bardzo surowo i oszczędzimy jednak, zapewnimy jednak, no, pewne bezpieczeństwo, to również nas kiedyś, no, nie zostaniemy osądzeni, ani nie będzie przeprowadzony ten proces. Profesor Eisler we wcześniejszej wypowiedzi wspomniał tutaj o przywołał te porównania, analogie pokazywane przez pana Jakuba, jeśli chodzi o procesy, kampanie antykorupcyjne prowadzone w Związku Radzieckim w Chinach. Myślę, że ta książka dobrze pokazuje, że przypadek Polski był jednak zupełnie nieporównywalny. Właśnie z tego powodu, że tamte kampanie były od początku do końca, czy w 90 kilku procentach, kontrolowane, sterowane, gdzie wyznaczono, oczywiście pomijając to, że zapadały tam wyroki śmierci, tak, ale że, no, odbywały się według nakreślonego i kontrolowanego scenariusza, a tutaj jednak odbywały się w tym wielkim, dynamicznym procesie i w tym chaosie, który miał miejsce w Polsce w tym czasie. I tak naprawdę, no, centrum władzy kontrolowało go tylko w jakimś stopniu, ulegając presji, ustępując tyle, ile trzeba, ale, no, nie wychodząc za daleko. I w tym sensie, no, jest to nieporównywalne i zupełnie specyficzne. Dziękuję. Mógłbym jeszcze coś dodać. W ten sposób też wprowadzę jeszcze jeden wątek, który wydaje mi się, że jest ważny w mojej książce, żeby PRL, jakkolwiek by to nie brzmiało absurdalnie czy paradoksalnie, była państwem prawa. W tym sensie, że żeby kogoś zamknąć, potrzebny był wyrok, albo żeby kogoś aresztować, potrzebna była decyzja sądu. To nie jest przypadek, że dopiero w stanie wojennym niektórych tych prominentów można było umieścić w ośrodku internowania, dlatego że to była procedura specjalna, to była procedura, która pomijała instytucje sądowe, pomijała sędziów. Cokolwiek by mówić o tych latach 80., o stanie wojennym, to jednak jakiś sędzia musiał się podpisać pod decyzją aresztowania czy umieszczenia w areszcie śledczym Edwarda Gierka. Taki sędzia się nie znalazł i ja w książce wielokrotnie pokazuję, że oczywiście ułomne, oczywiście poddane naciskowi politycznemu czy policyjnemu, ale pewne instytucje prawne, właśnie sądy, prokuratury, funkcjonowały w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To nie było aż takie proste kogoś umieścić w areszcie czy kogoś aresztować. Znaczy, gdyby zapadła decyzja, właśnie... Nie wiem, co pan Jakub na ten temat sądzi, ale gdyby generał Jaruzelski podjął taką decyzję, że jednak ma się znaleźć Edward Gierek w więzieniu, to wydaje mi się, że właśnie, no, to znalazłby się taki sędzia, który by taki wyrok wydał i znalazłby się taki prokurator, który by taki akt oskarżenia przygotował, więc tylko, że, no, właśnie generał Jaruzelski takiego rozkazu nie wydał. No to decyzja zapadała na najwyższym szczeblu. Tak mi się wydaje. A propos generał Jaruzelski, to też jest rzecz, która mnie tam marginalna w książce, ale która mnie zaciekawiła. Tam w pewnym momencie pod sam koniec pan cytuje jakiś dokument NIK-u, który mówi o willi w Konstancinie, formalnie zapisanej na teściową generała Jaruzelskiego. Czy my coś o tym wiemy, czy to jest prawda? Bo jeśli by była to prawda, to bardzo by było to sprzeczne z tą obrazem oficjalnym, bardzo rozpowszechniony generała Jaruzelskiego jako człowieka, do którego można mieć dużo tam pretensji, ale osobiście uczciwego i ascetycznego. To znaczy, rzeczywiście takie dokumenty zostały znalezione. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o willę w Konstancinie, to chodziło o Stanisława Kanię, a jeżeli chodzi o generała Jaruzelskiego, to jest ten dom jednorodzinny na ulicy Ikara, tak mi się wydaje, i to jest sprawa opisywana w mediach, to generał Jaruzelski zakupił ten dom w sposób bardzo podobny jak jego inni koledzy z rządu czy z Komitetu Centralnego, po prostu z bardzo wysoką bonifikatą albo od miasta, albo od urzędu, albo od Urzędu Rady Ministrów. Dobrze,
A padła tutaj nazwa, tak? Jedna kwestia a propos tego procesu, tak, nad którym zastanawiamy się, czy taki mógłby się odbyć, to znaczy i właśnie no bardzo się cieszę, że pan przywołał tą kwestię willi, to znaczy zarówno w przypadku Kani Jaruzelskiego no pojawiała i ta obawa przed tego typu procesem, no w czasie tego typu procesu można domniemywać, że zarówno Gierek, jak i Piotr Jaroszewicz, jak i inni członkowie najwyższego kierownictwa kładliby nacisk, że przecież w tym najwyższym kierownictwie w latach 70. nie znajdowali się tylko oni, ale również znajdował się generał Jaruzelski, Stanisław Kania i inni ludzie, którzy no, mieliby zapewne prawo obawiać się, że również, powiedziałbym, zaczną padać niewygodne pytania na temat ich, powiedziałbym, no, współudziału, tak, w tym kierownictwie lat 70. Mm-hmm. Padła tu nazwa pewnej instytucji, to znaczy NIK-u, Najwyższej Izby Kontroli, którą kierował wówczas Mieczysław Moczar. I tu moje pytanie do pana Jakuba, ponieważ no, wiemy wszystko. Wiemy o Moczarze dużo i nie mamy żadnego powodu, żeby go lubić. Natomiast dla mnie pewnym nowum tutaj była opis działalności Moczara jako szefa NIK-u w latach 70. jeszcze. Z dużym zdziwieniem to czytałem i aż strach to powiedzieć, ale odniosłem takie wrażenie, że generał Moczar na tym etapie swojego życia, rządząc NIK-iem, zachowywał się, że była to działalność, mówiąc krótko, pozytywna. Pozytywna dla państwa, po prostu. Tak. Ja cały rozdział poświęciłem Najwyższej Izbie Kontroli. To jest w ogóle bardzo ciekawa instytucja. Która, przepraszam, bardzo miała wtedy, to też była, dla mnie było nową, miała, znaczy jej kompetencje były o niebo większe niż kompetencje NIK-u obecnego, prawda? Tam nastąpiła zmiana bezpośrednio po strajkach sierpniowych, temu NIK-owi na fali odnowy, na fali zmian takich instytucjonalnych, zmian ustrojowych, NIK-owi przyznano dodatkowe uprawnienia. Mi się wydaje, że generał Moczar, na pewno z jego perspektywy, on rozumiał swoją działalność jako taką działalność propaństwową, jako działalność państwowca. Ale wydaje mi się, że ja w rozdziale pokazuję, że jego motywacje były bardzo, bardzo skomplikowane. Myślę, że ten etos państwa, etos takiej oszczędności grosza publicznego, etos właśnie równości. Myślę, że generał Moczar poważnie traktował te oficjalne wartości socjalizmu i naprawdę uważał, że za pomocą pewnych działań, właśnie skrupulatnej kontroli, pewnych wzorów osobowych, nierozrzutności, nie przesadzania z różnymi przywilejami, z różnymi funduszami reprezentacyjnymi, rzeczywiście można poprawić działalność gospodarki, ale też miał jakby osobiste animozje wobec Edwarda Gierka i wobec ekipy Edwarda Gierka, która jakby uniemożliwiła mu dalszą karierę w tych najwyższych sferach polityki. Myślę, że te dwie motywacje, osobista i ta propaństwowa, tutaj się mieszały, ale pamiętajmy, że rzeczywiście, jak patrzę na jego postać, to takie wątki właśnie dyscypliny społecznej, oszczędności, równości, takiej żołnierskiej, porządnej pracy dla państwa, dla socjalistycznego państwa, to było rzeczywiście coś, co mu przyświecało. On w tym był szczery, on w tym był oddany i działalność NIK-u w tym czasie, która rzeczywiście nakierowana była na odkrywanie nieprawości, odkrywanie osobistej nieuczciwości rządzących, on w tej działalności się świetnie wtedy realizował i on wtedy z wielkim zaangażowaniem prowadził. Jak czytałem te fragmenty o Moczarze w latach 70. i w 80. roku, to przypomniałem sobie chyba chronologicznie wcześniejszy w książce fragment dotyczący zeznań innego ex-dygnitarza z ubeckim milicyjnym rodowodem, czyli Franciszka Szlachcica, który się w ogóle sam zgłaszał do tych komisji mających prominentów karać, że on chce zeznawać. I on mówił o kadrach, o gierkowskich kadrach, jako o
czymś absolutnie zdemoralizowanym, to pokoleniowe było bardzo. To znaczy, że jako o ludziach młodszych od niego, ludziach, którzy nie walczyli o władzę ludową, bo byli wtedy za młodzi, przyszli w latach 50., no krótko mówiąc, nie dostali po kręgosłupie, natomiast zaczęli od razu wysysać rozkosze władzy. W 56 rok jakoś nim złamał ich i tak dalej, i tak dalej. Tak się zastanawiam, czy Mieczysław Moczar nie myślał podobnie, chociaż oni ze Szlachcicem się ich pewnie nie lubili, bo Szlachcic go zdradził. Panie profesorze. Ja nie wiem, o kim on myślał. Ja myślę, że rzeczywiście tutaj zastanawiałem się, czy nazwalibyśmy państwowcem Moczara na przełomie lat 70. i 80. Tak, państwowcem pod warunkiem, że interes państwa i jego własny były tożsame. W tym sensie rzeczywiście był państwowcem. Ja muszę się przyznać, że bardzo często w Polsce, w III Rzeczpospolitej rozmawiałem z politykami i to tak, żeśmy sobie miód z dzióbków spijali, tak, ja jestem państwowiec, ja też, ale z tymi synami z PiS-u, z tymi z Platformy to nic nie ma. A, to ty jesteś taki państwowiec, przyjacielu. Państwo wyrównane i rządzone przez swoich. No to różnie pojmujemy te kwestie. Moczar był państwowcem według mnie na tyle, na ile mu się to opłacało. A w tym momencie dokonywał zemsty na Gierku, który go przecież tak nieładnie szurnął w czerwcu 71 roku, a potem jeszcze nawet zabrał go z biura politycznego, też w tym 71 roku. Więc naprawdę miał dużo powodów, żeby Kani, ale Gierka też, on i na Kanie i na Jaruzelskiego również zbierał, nie miejmy złudzeń. On ich wszystkich nie cierpiał, no bo wiecie państwo, to też taki nienawistnik, no takie cechy charakteru. Wiele lat temu Krzysztof Lesiakowski opisał to w jego biografii. No to taka specyficzna postać. Naprawdę tacy ludzie są w mniejszości na szczęście, a nie w większości, bo życie byłoby koszmarem, a świat byłby piekłem. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Ja myślę, że w tym sensie ci dwaj byli przyjaciele, których poróżniła przyjaźń z Gierkiem, byli do siebie podobni, to znaczy i Moczar, i Szlachcic. No Moczar miał dogodniejsze narzędzia do tego, żeby próbować wrócić do wielkiej gry i Nick był, no myślę, że przede wszystkim Nick był właśnie narzędziem, którym do tego służył i do zemsty, o czym tutaj wspomniano. I również Szlachcic, który no podejmował próbę podobną jak później, jak Tadeusz Grabski, który w pewnym momencie, no kiedy wiadomo było, że już za chwilę zostanie przez kolegów wyrzucony z biura politycznego, odciął się, zdystansował, przygotował memoriał krytyczny, wielki, krytykujący całą ekipę Gierka, licząc na to, że w którymś momencie uda mu się powrócić. No i kiedy przydarzyła się taka okazja jak rok 80, miał nadzieję, że wróci, nie zdając sobie, no to jest myślę, że dość charakterystyczne dla wielu upadłych, no że no, takie długie pielęgnowanie w sobie nadziei, że przyjdzie jeszcze taka okazja, kiedy będę mógł wrócić. Tak się składa, że pisałem artykuł o Franciszku Szlachcicu. On tą nadzieję pielęgnował w sobie do końca, to znaczy nawet do 89 roku, wtedy kiedy premierem zostawał Mieczysław Rakowski, przesłał mu list gratulacyjny. No, z jednej strony gratulując, z drugiej strony współczując ciężaru władzy, jaki spoczął na barkach Mieczysława Rakowskiego i oddając się do jego dyspozycji, gdyby pojawiła się taka potrzeba. On zresztą dawał się do dyspozycji również generała Jaruzelskiego. No i to jest w zasadzie do ostatnich swoich dni, bo rok później zmarł, był gotowy do tego, żeby wrócić. Ja tylko ad vocem jednym tutaj zdaniem o Moczarze. Ja proszę państwa, nie powiem kiedy, nie nagrałem tego, ale jesienią 80 roku, gdy Moczar powrócił do biura politycznego, miał takie wystąpienie, nie pamiętam, czy to było na plenum partii, dość, że to było puszczone duży fragment w telewizji na zasadzie odtworzenia. No i jak Moczar mówi, dosłownie to zapamiętałem, nagrałem sobie w głowie na wideo, a młodym kolegom, przyjaciołom z Solidarności trzeba poradzić, pomóc.
Ja mówię, cholera, kto by nie wiedział, to by uwierzył. No ale ponieważ większość ludzi znała te płyty, wiedziała, kto to jest, no to go nie kupiono, ale ten ton młodym przyjaciołom, kolegom z Solidarności, no to po prostu nikt tak w szeroko rozumianym obozie władzy wówczas nie mówił. Młodym Polakom powinien podkreślić, znając jego światopogląd. I ostatnie pytanie, zanim nie oddam głosu Państwu, bo mam nadzieję, że jakieś pytania do autora czy do naszych szanownych prelegentów państwo mają. Ostatnie pytanie, w którym wróciłbym do pewnego wątku, który na samym początku naszej rozmowy był, mianowicie szefa Radiokomitetu Macieja Szczepańskiego. Znaczy, bardzo wyraźnie widać, że i Moczar, i chyba nie tylko on, bo chyba nie tylko on jesienią 80 roku konstruował tę kampanię pogłosek i oskarżeń kierowanych wobec Szczepańskiego, mieli na punkcie tegoż słynnego krwawego Maćka jakiś rodzaj fiksacji. Skąd to się wzięło? Czy to było właśnie jakieś pokoleniowe, że właśnie był dla nich symbolem tej złotej młodzieży gierkowskiej? Czy bali się go jako sprawnego propagandzisty, który może coś zrobić? W każdym razie widać wyraźnie, że on im strasznie ich uwierał. Rzeczywiście Maciej Szczepański został jako pierwszy rzeczywiście aresztowany. Jego proces trwał do 1984 roku i rzeczywiście odsiedział te kilka lat w więzieniu. Mi się wydaje, że tutaj Maciej Szczepański, on wcale nie był taki młody bardzo. On należał w sumie do tego samego pokolenia Zetempowskiego. On chyba jest rocznik 28, czy zmarł dwa lata temu. Ja jeszcze zdążyłem. Ale szlachcic właśnie pokolenia Zetempowskiego tak, nienawidził. Tak. Ale to jest podobne pokolenie, co większość tych prominentów gierkowskich, tak jak Wrzaszczyk, Łukaszewicz, Żandarowski i tak dalej. Mi się wydaje, że on zajmował taką pozycję, był na świeczniku jednak, bo on jako prezes telewizji to nie jest tak, że wypełniał jakby swoją rolę, był gdzieś tam schowany w cieniu, on szukał tej publicity, szukał kontaktu też z politykami, z kulturą, miał bardzo dużo środków do dyspozycji. Był tylko członkiem KC, nie miał tego takiego bardzo mocnego zaczepienia politycznego. Rzeczywiście irytował, robił bardzo łatwo wrogów, to była taka osobowość bardzo autorytarna, bardzo, bardzo konfliktowa. No i wydaje mi się, że on został wybrany na rzeczywiście na kozła ofiarnego tej całej kampanii antykorupcyjnej. Prawdopodobnie miał to związek też z tym, że najwięcej materiałów było zebranych na temat Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Najłatwiej było postawić mu zarzuty prokuratorskie, ale wydaje mi się, że tutaj ten... Ale może była to właśnie decyzja, żeby właśnie w tym kierunku szukać i zbierać te materiały. Te materiały zbierano już w latach 70. Najwyższa Izba Kontroli prowadziła już kontrolę w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji od połowy lat 70., więc właściwie to tylko... Trzeba było wyciągnąć te papiery gdzieś z odpowiednich folderów i je wykorzystać. Więc wydaje mi się, że tutaj tak elementy osobiste, czyli ta konfliktowość Macieja Szczepańskiego, to, że on jednak był znaną postacią, postacią publiczną i ta jego taka niejasna pozycja w strukturze władzy. Nie zajmował funkcji partyjnej, nie był wysokiej, nie był aparatczykiem. Łatwy cel do ataku. No, mówiono przybrany syn Gierka, też pamiętam takie pogłoski wtedy. Panie profesorze, czy na ten temat coś? Nie. Panie doktorze? Ja myślę, że już nie tyle o Macieju Szczepańskim, ale powinniśmy tutaj powiedzieć o jeszcze jednej osobie, o której chyba nie mówiliśmy, to znaczy o Piotrze Jaroszewiczu, który no może nie miał procesu, tak nie odsiedział w więzieniu, ale również zwłaszcza w tym pierwszym etapie rozliczeń, no wyjątkowo szybko również partia Kania no, obeszła się z nim wyjątkowo surowo. I myślę, że Piotr Jaroszewicz po prostu zebrał no, całe odium, które, czy dużą, no, potraktowano go dużo bardziej surowo niż samego Gierka, tak błyskawicznie w sumie był wyrzucony z partii. No i zebrał całe odium za no, autorytarny styl sprawowania władzy przez całe lata 70. No i
to coś, co, na co zwróciłem uwagę czytając tę książkę, no od, w ten sposób no, partia czy rządzący zemścili się na nim również za czerwiec 76 roku i za to, za to, że wówczas nie odszedł, że trwał jeszcze na stanowisku przez kilka lat. Pan Jakub o tym wspomina. Dziękuję bardzo i teraz zgodnie z tym, co powiedziałem, chciałbym oddać Państwu głos. Chciałbym bardzo poprosić, żeby te ewentualne pytania były, znaczy po pierwsze, żeby to były pytania, po drugie, żeby były konkretne i zwarte i no najlepiej adresowane konkretnie, czy to do autora książki, czy też do któregoś z naszych dostojnych panelistów. Bardzo proszę. Ja nie czytałam książki, ale bardzo zainteresowała mnie dzisiejsza dyskusja, sama jestem historykiem i chciałam dowiedzieć się po prostu, czy rozliczenia, bo myśmy się skoncentrowali dzisiaj na rozliczeniach, głównie internowanie jako to główne rozliczenie, które miało miejsce. No oczywiście ono było bardzo ważnym rozliczeniem, prawda, ten internowanie przywódców. Natomiast jakie obszary pan jeszcze objął, prawda, czy ekonomiczne, czy polityczne, prawda, co w tych rozliczeniach, prawda, pan umieścił tego, bo nie wszyscy będą mogli książkę, prawda, przeczytać, żeby dzisiaj z tego spotkania wynieść taką wiedzę. A w ogóle oczywiście zasługuje pan na uznanie podjęcia takiego bardzo trudnego i dotychczas nieporuszanego problemu. Dziękuję bardzo za zainteresowanie książką. Te zarzuty dotyczyły tak naprawdę dwóch sfer. Pierwsze, możemy powiedzieć, są zarzuty dotyczące typowo prawa karnego, czyli nadużywania stanowiska, korupcji. Przede wszystkim chodziło o finansowanie budowy domów jednorodzinnych ze środków państwowych, środków przedsiębiorstw państwowych, zdobywania materiałów budowlanych z zakładów państwowych, remontów mieszkań, nieprawidłowej gospodarki talonami samochodowymi, to była jedna dziedzina. A druga dziedzina była mniej związana z prawem karnym, bardziej z polityką, czyli odpowiedzialności za doprowadzenie do zadłużenia państwa i doprowadzenia do kryzysu gospodarczego. Pierwszą tematyką zajmowały się raczej sądy i prokuratury, a drugą tematyką dotyczyła to tego odpowiedzialność polityczna, czyli usuwanie ze stanowisk, usuwanie z Komitetu Centralnego, usuwanie z Partii Komunistycznej, a również powołany w 1982 roku Trybunał Stanu, czyli specjalny sąd, który zajmował się wymierzaniem odpowiedzialności osobom sprawującym te najwyższe funkcje państwowe, czyli premierowi, ministrom, przewodniczącemu Rady Państwa, szefom najważniejszych instytucji. Dziękuję bardzo. Ja działałem w ruchu odnowy gospodarki profesora Bożyka, który był doradcą Edwarda Gierka. I ten ruch no, działał jakieś 7-8 lat. Poprzednio miał siedzibę na wspólnej, teraz miał siedzibę w kombatantów. I zadam jedno pytanie. Dlaczego pomoc medyczna, jeżeli miała żona profesora Bożyka atak serca, przyszła za późno? Profesor Bożyk w naszych swoich wypowiedziach wyrażał takie opinie, że polityka strategiczna, ekonomiczna świata jest taka, że ruchy lewicowe w obecnych czasach nie mają szans. I musi być koniecznie wprowadzona na siłę kapitalizm. Taki aspekt sprawy w skali międzynarodowej nikt tu nie porusza. Żyje. Przypadek sprawił, że...
Dziękuję. Przypadek sprawił, że akurat dzisiaj czytałem coś, co jest w pewnym sensie odpowiedzią na pańskie pytanie. Rzeczywiście jest tak, że w 1989 roku i w następnym okresie cała Europa Środkowo-Wschodnia, ta poradziecka, w tym i Polska, przyjęła model, no nazwijmy to otwarcie po imieniu kapitalizmu, tego liberalnego, lansowanego przez Stany Zjednoczone. Z jednym wyjątkiem. Można było nie przyjąć. Była alternatywa. Aleksander Łukaszenka i Białoruś. No jeśli porównamy sobie dzisiejszą, już nie mówię Polskę z Białorusią, ale nawet Rumunię z Białorusią, najbiedniejsze państwo Unii Europejskiej, no to nie ma porównania. Białoruś to jest taka Polska z lat 70. Jeśli państwo pamiętacie, może świnie i krowy niekoniecznie pamiętacie na szosach, ale kaczki, gęsi to bez wątpienia wszyscy, którzy są około mojego wieku, to jeszcze w latach 60. nawet na dużych szosach w Polsce to był standardzik. Otóż to jest dalej standardzik na drogach Białorusi, po części też i Ukrainy, bądźmy sprawiedliwi. To jest kilkadziesiąt lat, tak jak na Odrze i Nysie Łużyckiej przejeżdżamy granicę czasu rzędu 30-35 lat na niekorzyść Polski, tak przejeżdżając granicę na Bugu przejeżdżamy granicę 30-35 lat na korzyść Polski. I warto o tym pamiętać, myślę. Dziękuję bardzo. Pytanie następne, jeśli jest. Wydaje mi się, że nie ma. A skoro nie ma, no to pozostaje mi zakończyć spotkanie i miły obowiązek podziękowania autorowi książki, panu Jakubowi Szymskiemu. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Profesorowi Jerzemu Eislerowi. I panu doktorowi Pawłowi Sasance. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję też państwu za przybycie. A ja jeszcze dodam pana redaktora Piotra Skwiecińskiego, bez którego byśmy się nie obeszli. Dziękuję bardzo.